Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR. Witam Was w kolejnym odcinku z Clash of Clans. Słuchajcie, dzisiaj niedziela, więc to jest czas, słuchajcie, relaksu z Clash of Clans na kanale VCR. Pojawił się nowy, słuchajcie, skin do... nowy skin do Archer Queen, czyli, słuchajcie, Gladiator Queen, ale mi się dzisiaj język plącze, ale to nieważne. Słuchajcie, pojawił się nowy skin do Queen, że tak sobie zarymuję. Generalnie kupiłem tego Gold Passa, aktualnie gdzie ja jestem, słuchajcie, zaraz Wam pokażę, na którym ja już jestem, słuchajcie, na jakiej wysokości, bo nie robię tego za gemy, tylko i wyłącznie robię to właśnie, słuchajcie, te codzienne challenge, tak, i jeszcze te, słuchajcie, aktywne challenge powoli robię. Tu chyba niestety nie skończę, albo skończę, nie, skończę to dzisiaj chyba, bodajże. I tak, słuchajcie, odbierzemy sobie na fajny, słuchajcie, ten Gold Pass naprawdę mega się opłaca, bo kosztuje on 24 zł. I wtedy, słuchajcie, możemy sobie zgarnąć właśnie przeróżne książki, czy też, słuchajcie, runy. Te runy są naprawdę mega ekstra, ja je właśnie, słuchajcie, zabieram. Tutaj bank. Jeszcze nie wiem dokładnie, o co chodzi z tym bankiem, ale za niedługo chyba się dowiem. Że tak powiem, albo ktoś się podzieli w komentarzach właśnie swoją wiedzą na ten temat. I tak, słuchajcie, co? Znowu ataki bowlerami? Mieliście mi zostawić, słuchajcie, w komentarzach te składy na minery. Ja chyba jeszcze nie przejrzałem tych wszystkich komentarzy, ale poszukam i następny odcinek będzie właśnie z minerami, bo je wymaksowałem, a za niedługo też, słuchajcie, będę mieć max już bowlery. Więc może coś tam powoli zacznę puszować. Zobaczymy. Zobaczymy, bo jestem... Słuchajcie, jestem troszkę zrażony do grania na pucharki, chociaż widziałem ostatnio, że Marcel z Polska for Fun był chyba na miejscu drugim na świecie, także wow, gratulacje, mega super, kurczę, drugie miejsce na świecie. Wiadomo, ciężko się utrzymać, bo jak jesteś już na tej wysokości, to losuje Ci tych na dole i musiałoby Ci wylosować, nie wiem, na przykład stop 100, żeby tam dostać dobre pucharki. No i oczywiście, słuchajcie, liczy się obrona, bo gdy nam się kończy tarcza, no to obrona. To jest, słuchajcie, rzecz naprawdę... bardzo ważna, dobra. Kupuję też, słuchajcie, tego Gold Passa z racji tego, że jest, słuchajcie, generalnie jest donatowanie za jednego gema. Ja już generalnie troszkę wydałem tych gemów, ponad 5500 tutaj rzuciłem do klanu, ale to jest naprawdę mega fajna sprawa, bo nie trzeba robić tych, słuchajcie, jednostek, tylko wchodzimy, po prostu klikamy i jest, słuchajcie, ok. Dobra, zwolnił nam się jeden bob budowniczy, coś może zrobimy, ale może wpierw, co zrobimy, to zrobimy atak. Trzeba, słuchajcie, te challenge skończyć dzisiaj, dostać tam kolejne punkty. Nie wiem, słuchajcie, czy kurczę ciąć. No to co, słuchajcie, tniemy i czekamy na wioskę. Będą się dwa ataki być może. Nie będzie aż takiego długiego odcinka chyba z Clash of Clans. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy robić w ogóle po 10 minut. Chyba że będzie bardzo ciekawy temat, to wtedy zrobię właśnie taki długi odcinek z Clash of Clans. Słyszałem też, słuchajcie, że słuchajcie, jest właśnie turniej dla TH5, tam Mazox u Weniego właśnie pisał mi na czacie, że jest, słuchajcie, tutaj na Town Hall 5 chyba o $5000, słuchajcie, chyba to polega na Clan Warsach, to jest chyba w info, także jeśli ktoś chce, słuchajcie, to niech sobie kliknie w info i niech sobie zobaczy. Widzicie, słuchajcie, czyli nie trzeba mieć wymaksowanego TH w Clash of Clans, żeby coś, słuchajcie, żeby coś, kurczę, osiągnąć, bo ktoś może zagrać i ktoś może wygrać, tak? I to jest, słuchajcie, bardzo fajna sprawa, bo w sumie $5000 drogą nam nie chodzi, tak? Dobra, ja będę Wam, słuchajcie, głupoty opowiadać jeszcze, co tam w ogóle u mnie i będziemy sobie po prostu szukać wioski. Już w sumie mamy tą wioskę, chociaż ta wioska mi się, no nie podoba mi się, słuchajcie, wróciłem na 2 jumpspele, bo gra mi się nimi najlepiej. Dobra, czy ja zużyję CC? Zużyję CC. W ogóle to jest, słuchajcie, mój skład na CWL, bo chyba jeszcze nie mam tych, słuchajcie, tego czarnego baraku zrobionego na spele. Generalnie, słuchajcie, ja lubię te mass ataki, lubię wjeżdżać, nie lubię, już to mówiłem, słuchajcie, że nie lubię ataków typu, wiecie, kurczę, to, słuchajcie, tą Archer Queen, bo to mi się naprawdę mega nie podoba. Dobra, szybko na Rage'a, żeby wbili, bo ja tutaj zamroziłem to Inferno Tower i na razie jest kupa. Dobra, 31%, chyba większość surowców, słuchajcie, jest w samych kopalniach niż tutaj, niż w tych zbiornikach. Dobra, jeszcze jeden, słuchajcie, Rage, dobra, zaatakujemy sobie tutaj Barberman Kingiem, 49%, myślę, słuchajcie, że nie będziemy robić drugiego ataku, bo generalnie został mi zjechany, słuchajcie, mój cały Barbarian King, więc możemy to zrobić, ale Możemy zrobić atak w sumie z Archer Queen, a chciałbym sobie troszkę jeszcze zarobić. W sumie już mam dużo zarobionego, jeśli jeszcze ubiją ten tutaj. Tak jest, ubili. Dobra, 64% wystarczy mi, słuchajcie, po 423. Jest naprawdę bardzo ok. Idzie jeszcze jak najbardziej znaleźć tą... O tu, słuchajcie, jeszcze mój request. Idzie jak najbardziej znaleźć jakąś tam farmę na tej wysokości pucharków. Nie wiem, jak będzie wyżej. Zobaczymy. Dobra. Ja może, słuchajcie, pójdę w ciemno i sobie ustawię jakiś deck z minerami. Nie wiem, mass ataki. Ja naprawdę to, kurczę, lubię. Ja naprawdę mega to lubię. Dobra, co by tutaj, słuchajcie, można było jeszcze sobie zabrać? Tak na dobitkę. To żeby było 560, tylko nie wiem właśnie, jakie spele używać do minerów. Więc po prostu podzielę to na część freezów i na część heal spellów. Czyli słuchajcie, 4 plus ten. Dobra, tam generalnie wziąłem golema. Jak najbardziej się przyda. Dobra, kolejne punkciki lecą. I za niedługo, słuchajcie, będzie Power Potion. I tego na razie nie będę odbierać. To sobie odbiorę później. Właśnie fajne jest to, słuchajcie, jeśli chodzi o ten, słuchajcie, jeśli chodzi o ten Battle Pass, że nie musimy odbierać tego po kolei. To jest naprawdę mega, słuchajcie, plus. To mi się naprawdę podoba. Teraz generalnie atakuję tutaj sobie minionkami. Bo ja mam, słuchajcie, to w challenge, żeby tam zrobić kilka gwiazdek, więc tak atakuję właśnie w ten sposób. Oj, nie lubię takich, kurczę, no tutaj, słuchajcie, może być lipa. Oczywiście chyba to nie muszą być aż mas ataki właśnie tymi minionami, ale lubię, słuchajcie. Tak jak mówiłem, że lubię, kurczę, tutaj jest ta pieprzona... Nie lubię, słuchajcie, tego, no to nienawidzę, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, bo ja, słuchajcie, na BH się słabo znam. No ale zapewne bym sprawdził w swojej wiosce, jak to się nazywa, to bym wam powiedział, to w sumie każdy wie. Dobra, 45%, słuchajcie, procent w tym momencie, 48%. Nie muszę, słuchajcie, wygrywać tych walk, ważne, żeby tylko ten challenge zrobić. Nie mam parcia na rozbudowę tego BH. Naprawdę, słuchajcie, chociaż postawiłem, chociaż nie, bo przecież zrobiłem chyba troszkę, słuchajcie, zraszowałem. Więc kurczę, sorry. Dobra. Tutaj nie będzie kolejnego procenta, więc słuchajcie, 68% i to na pewno jest walka w plecy. W ogóle mój murek też, słuchajcie, nie jest upgrade'owany. Dałbym Ci mojego E-Dragona, ale jest słaby. Dobra, wejdziemy sobie tutaj na shop. Aha, tutaj są takie oferty. Dobra. I tutaj mamy, słuchajcie, nowości. Więc ja sobie będę stawiać po kolei. Dobra, to jest, słuchajcie, nieważne. Kiedyś sobie przerobię tą wioskę, chyba że mamy jakiegoś speca od Balderhala, to niech, słuchajcie, da znać. Jest tak, czekajcie. W ogóle, który to jest ten poziom? Level 6. Rasz, słuchajcie, najlepiej. Głównej wioski nie raszujcie. Ten Balderhall to słuchajcie, jeśli ktoś lubi raszować, jeśli ktoś by chciał spróbować raszu w Clash of Clans, to kurczę, może spróbować. Ja, słuchajcie, spróbowałem. Miałem wam coś pokazać. Właśnie, słuchajcie, bo ostatnio się zakończył CWL. Skończyliśmy go na 3. miejscu. Bardzo słabo. Nie wiem w ogóle, jak można pokazać tamto CWL. I generalnie dostałem właśnie, słuchajcie, te medaliki. 354 medalików. I to są tylko i wyłącznie ozdoby, więc to, słuchajcie, mi jest chyba niepotrzebne. Bardziej bym kupił ten Baldur Potion, bo to jest w sumie fajne, ale tego jeszcze nie będę wykorzystywać. Poczekam sobie. Chyba że kupię, słuchajcie, 5 sztuk. Bo mam w sumie 354, jest naprawdę ok. Nie wiem w ogóle, co ile jest CWL, chyba co miesiąc, kurczę, nie wiem. Słuchajcie, bo to było dopiero moje pierwsze CWL. Ale fajnie, że jest taka nagroda, słuchajcie, naprawdę bardzo fajnie. Kurczę, Supercell naprawdę zadbał, słuchajcie, o to, żeby w Clash of Clans można było fajnie i szybko robić te wioski, bo słuchajcie, dzięki tym wszystkim boosterom, dzięki wszystkim tym książkom i teraz, słuchajcie, tym medalikom, można naprawdę szybko wioskę zrobić i to jest naprawdę bardzo fajne. A ja, słuchajcie, chyba kupię ten potion tam, chyba sobie wezmę i sobie kupię tam 5 sztuk, bo jest mi to w sumie naprawdę niepotrzebne, żebym ja to trzymał. Dobra, teraz, słuchajcie, będziemy atakować w ogóle bez CC, bo nie będziemy czekać tam nie wiadomo ile, więc sobie zaatakujemy. Dobra, czyli słuchajcie, kupimy te Baldur Potion chyba, bo to jest fajne, słuchajcie, to naprawdę bardzo dużo pomaga, przyspiesza to mega i za niedługo będę mieć wszystkie wolne bobki, będę sobie mógł dalej, słuchajcie, wiecie, będę mógł sobie dalej farmić i po prostu wykorzystywać sobie właśnie te, słuchajcie, potki do trenowania, tak? Dobra, będę was jeszcze troszkę zanudzać, bo słuchajcie, ja później muszę ciąć ten cały filmik, a nie chce mi się, szczerze nie chce mi się. Lubię nagrywać, słuchajcie, jednym ciągiem, więc będę was tutaj zanudzać. W komentarzach możecie napisać, jakie wy macie, słuchajcie, tą halę. Dobra, tutaj po prostu, słuchajcie, zrobię taki troszkę bezsensowny atak. Zrobię wjazd po prostu tutaj Giantami. Okej. Okay. Słuchajcie, to się musi zmienić, żebym ja nie atakował ciągle na odcinku tym samym, słuchajcie, składem. Bo to naprawdę się wam znudzi za chwilę. Dobra, zamrozimy sobie w ten sposób. Okej, okay, tutaj wykorzystamy. Dobra, chodzi o to, żeby troszkę może tej ropy zgarnąć. To by było naprawdę bardzo mega ekstra. Dobra, tutaj sobie wzmocnimy troszkę te gianty i możemy sobie wzmocnić po tej stronie gianty. I myślę, że słuchajcie, 50% zrobimy. Ale ja bym chciał, żeby ten wizard uderzył właśnie. Dobra, te wizardy biją. Czyż tutaj, patrzcie, tutaj jeszcze słuchajcie te dwa wizardy, one się rozciągły. O Jezu, Archer Queen, nie przypilnowałem, 48% i nadal orzeł żyje, ale orzeł teraz w tym momencie ginie, więc kurczę. Parka, słuchajcie, na max, to jest naprawdę mega pieprznięcie, super mi się gra, słuchajcie, parką na max, fajnie, że to wymaksowałem, to jest naprawdę ekstra. I co, słuchajcie, przyszły odcinek to chyba będzie atakowanie minerami, jak nie już odebranie, słuchajcie, nowego skina. Oj, coś mi się wydaje, słuchajcie, że chyba tego skina zdążymy sobie odebrać. Chociaż nie, może zostawimy to jeszcze na kolejny odcinek. Tak jak mówiłem, słuchajcie, tych taranów, nie ogarniam tych taranów, ale mamy 72% w tym momencie. Myślę, że dość sporo zarobiłem, więc mogę po prostu wyłączyć, bo po co mnie, słuchajcie, więc... Dobra, kupimy sobie ten Baldur Potion, bo to jest w sumie fajna rzecz. Chyba, że jeszcze mam jakiś, nie mam tutaj, dobra. Wchodzimy sobie tutaj w sklep i mogę sobie kupić w sumie... Mogę kupić 5? Jasne, że mogę kupić 5. I od razu sobie je wykorzystam wszystkie. Żeby mi to przyspieszyło jednak, słuchajcie. Tak jest, 10. Okej, okay, przyspiesza, słuchajcie. Dobra, chyba dobrze robię. Dobra, jeden dzień, jedna... Dobra, czyli to, słuchajcie, być może szybko, bardzo szybko zrobię. Teraz sobie jeszcze wejdę raz w ten sklep. Mogę jeszcze go kupić, no to nieźle, słuchajcie. No to ja go wolę kupić, kurczę, no ten. Co nie? Chociaż mogę tak w ogóle zużywać? Wszystko naraz? Czy nie bardzo? Czyli co? Czyli to będzie, słuchajcie, aktywne? Szkoda, że to nie pisze w żaden sposób. Ale czekajcie, wejdę jeszcze raz. I jeszcze raz je kupię. Okej. Okej. Dobra. A co jeśli przyspieszę za bardzo? Czyli być może, słuchajcie, wszystkie bobki mi się dzisiaj zrobią? Kurczę, nie wiem. Słuchajcie, dajcie mi to znać w komentarzach. Bo... Ja generalnie to użyłem tego naprawdę bardzo... Jezu, prawie klikłem za gemę. Dobra, nieważne. Dobra, jeszcze mogę kupić. Jeszcze ostatnią sztukę, tak jest. Dobra, i jeszcze to przyspieszę. Czyli to będzie, słuchajcie, jeszcze działać. Jeśli to używam wszystko, to wszystko powinno działać tam przez kilka godzin. Tak? Czyli kupiłem, czyli powinno to działać, słuchajcie, chyba przez 20 godzin ponad. Dobra, zobaczymy. A, zrobił mi się ten, kurczę, barak. Dobrze, zarąbiście. Także będę mógł wrócić, słuchajcie, do starego deku. Do starego składu. Dobra, to sobie jeszcze odbiorę. Także to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Aha, lol. Coś tu... Aha, dobra, bo przecież ja nie miałem, słuchajcie, dobra. Goldmine. 2 dni i 13 godzin. Dobra. Let's go. Ruszyło, słuchajcie. Pięknie. Aha, tu patrzcie. Słuchajcie, to w ogóle kosztuje 285 gemów w sklepie. Także to naprawdę mega się opłaca. Czyli mega się opłaca brać udział w CWL. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zostawcie łapeczkę w górę. Byłbym, słuchajcie, mega wdzięczny. A my widzimy się w następnym odcinku z Clash of Clans w przyszłą niedzielę już. Także dajcie mi znać, słuchajcie, te składy o tym minery. Po was kurczę. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pozdro wariaty. Hejka.